Cześć poszukiwacze, lecę po dyrektora w tej chwili i lecimy do Czernikowa za jezioro. Czyli słowo się rzekło, kobyłka u płotu. Nie będę marnował materiału na drogę, ale lecę po dyrektora. Lecimy i mam nadzieję, że uda mi się tam dojechać. Dyrektor tam jeszcze ze mną nie był. Nie wie, gdzie jedziemy przede wszystkim. Powiem mu tylko, że jedziemy na przygodę małą, krótką. Wykopać coś, co zakopałem sporo czasu temu. Zakopałem to w taki sposób, że ewentualni poszukiwacze mogliby sobie odpuścić, jeżeli by tam dotarli, w sensie, jeżeli by znaleźli sygnał. Zawartość pudełka po strejcie, straight, tak? Tak to się mówi, czyli po tych perfumach, jest na pewno taka, że nie zardzewieje. Najwyżej samo pudełko, które było owinięte w folię budowlaną, taką grubą, czarną, i było jeszcze drutem związane to wszystko. Dyrektor mieszka w dziczy, żartuję, ale musimy wziąć szpadel i kilof albo jakiś łom. Łoma nie wciśniemy do jeepa, ale weźmiemy kilof, bo celowo przy zakopywaniu powkładałem tam cegieł i tak dalej. I teraz kwestia, ja jadę do góry, dobra. Będzie widać kumpla Andrzeja jeszcze. Dobra. Kawie tylko powiedziałem, żeby ubrał się na sportowo, dresowo, luźno i wziął buty robocze. Dyrektor, a wiesz, gdzie jedziemy? Nie. A masz buciki robocze? Mamy. Wyglądasz jak Pegerus, tak jak ja. Ale golony ładnie. Tak jak ja, w dresikach i w bucikach roboczych. Dobra, lecimy. Jak będziemy mijali Czerników, to wam wrzucę ten już dojazd, tam ostateczny, żebyście zobaczyli. To się mówi, Łukaszu, ja się cię nie pytam nigdy. Mniej wiesz, lepiej dłużej żyjesz. Został czy uciekł? Uciekł. A to twój kolega? Kawa tu ma lisa takiego wściekłego, dokarmia go po drodze. Teraz stał, ale zobaczył, że Kawa nie jest sam i uciekł. Lecimy. Cały dyrektor Kawa. Nic dodać, nic ująć. Tym razem polecimy tu. Tutaj był ten PGR, o którym wam wspominałem. Widzieliście go od trochę innej strony. Teraz pojedziemy za jezioro. A jeszcze odnośnie za jeziora, to nie wiem, z czym to się wiązało. Zresztą nie wiem, czy to w dalszym ciągu jest, istnieje takie zjawisko, ale wyobraźcie sobie, że tam za jeziorem będziemy koło tego miejsca przejeżdżać, żużlówką akurat, zawsze były dziesiątki łabędzi. Taką miały metę. Ani tam nie było blisko do jeziora, co prawda, ale kurczę, zawsze w tym samym miejscu było łabędzie. Nie wiem dlaczego. Ciekawy jestem, czy taka sytuacja również będzie miała miejsce teraz. To zresztą chyba nie czas na łabędzie. Ciekawe, łabędzie do ciepłych krajów latają? Gdzie? Jak w zimę, przecież były na lodzie zawsze. To nie. Nie latają. No my u nas ten. My mieliśmy w Czernikowie tam, gdzie pokazywałem zresztą na materiale, łabędź zamarzł, tata poszedł po niego na lodzie, jakoś nie wiem, ślizgali się z wujkiem czy z kimś tam, asekurowali się jakimiś tam drabinami, żeby większa powierzchnia była. No i później u nas w korytarzu mieszkał ten łabędź parę ładnych dni. Babcia go wyleczyła. Łabędź. Czy łabędź? Łabędź, nie wiem, łabędź. A gęś czy gąś? A ja w domu zawsze mówię, że to mięso chodzące. A gęś czy gąś, Kawa? Gąsior! Gąś! Nie pamiętam, czy tu duży był, duża dziura była chyba. Tu. Lud! Nie wiem, jak to kiedyś mówi, ale tuś. Nie, tuś. Taś, taś. Nie, tuś, do gęsi się kiedyś mówiło. Taś, taś, a nie tuś. Taś, do kaczek. Do gęsi, tuś. Sraczek. Tuś. Tuś mówiłeś do tych zwierząt? O, to ty miałeś fajne dzieciństwo, Kawa. A do krówek mówiłem cip. Tak. Na pewno. Słuchaj, z miasta się... Tu jest kawał drogi brukowej jeszcze, po niemieckiej. Potem żużlówka tak zwana, która do dzisiaj jest, stanowi, robi robotę, bo tutaj jak widać zresztą dookoła są
2000 hektarów pól jest tu w najbliższej okolicy. No i jest to obrabiane cały czas. Tu była sytuacja, jak był, jeszcze gówniarz byłem, czyli musiało to być poniżej 5 klasy podstawówki. Może w pierwszej, jak PGR przekształcił się w spółkę, w Agromyśl. No i Szwedzi tym zarządzali, to była szwedzka spółka i sprowadzili nowoczesne kombajny, ciągniki, w tamtych czasach Casey. To wam powiem, że tutaj tą aleję normalnie wycinali, żeby one mogły dojechać tutaj do pól. Pamiętam doskonale, jak to było wycinane wszystko. No i już jesteśmy na żużlóweczce i za jakiś może kilometr będziemy wkraczali już w gorszą drogę. Chciałbym tam dojechać do tych zabudowań praktycznie. W opisie tego materiału będziecie mieli link do Wikipedii, tego miejsca, w którym się będziemy znajdowali. Nie wiem, czy jest błąd w Wikipedii i w informacjach dostępnych na internecie, ale to kiedyś był przyczółek taki Czernikowa, czyli przed Czernikowem jeszcze, czyli przed miejscowością, którą minęliśmy. Tutaj się zaczęła ta miejscowość tak naprawdę i jest tam z informacji, które są dostępne na ten temat, mieszkało tam ponad 300 osób i w dużej mierze byli to Żydzi, po prostu bogate osoby. Bogaci ludzie tam mieszkali, z tego co jest napisane i z tego co jest powtarzane. A tu niedaleko te łabędzie zaraz bywały, no pewnie ich nie będzie, no bo to niemalże niemożliwe, ale zobaczymy. Nie będę tego ciął, bo i tak tam chwilę nam zejdzie. Dojście tam jest bardzo łatwe, no. Jeżeli nie dojedziemy do samych zabudowań, no to się przejdziemy kawałek. Bo nie byłem tu już parę lat. Nie od momentu, jak to zakopałem, ale parę lat tu nie byłem. Tutaj te łabędzie były na polach zawsze. Tu na tym polu te łabędzie były, czyli już chyba zmieniły metę. Nie, coś, szefu, chyba masz rację. Co? Nie ma. Widzę tam coś białego, widziałem. Dalej? Tak. Ale ciekawe, co tu mają. Jeżeli rzeczywiście są, to ciekawe, co to jest za miejscowa. Może tu biegun jest? Jest gąś. Biegun tu jest kawa. Magnetyczny. Wiem, że ładnie, fajnie kiedyś mi ten. Czen. Ładnie tu ten. Czen. Miejscowa. Chciałbym za małego tak mieszkać. Fajnie tu było dookoła lasu, człowieku, pola. Działo się na wakacje tutaj zawsze. Wiesz, no tu się nie zapuszczaliśmy za gówniarza, bo my byliśmy gówniarze. Nie wolno było się tak daleko oddalać od domu. No. Bo to ci chodziło, Łukasz? Co? Patrz. No, są, ty, zobaczcie. Pierwszy raz takie coś widzę. Ale tego jest! Kilkadziesiąt łabędzi w szczerym polu. Tam nie ma stawu. Ciekawe, może coś mają one w sobie, że tutaj się po prostu spotykają na bajerę. Widać, dużo młodych jest, tych szarych jeszcze takich. To nie gęsior? Gdzie gęsior, kawa? Łabędzie to są na 100%. Możemy pojechać polem jak chcesz. Nie. Dobra, zaraz będziemy wjeżdżali. Pierwszy raz taki cię widzę. Jak pierwszy raz? Łabędzia nie widziałeś w życiu? Nie, no łabędzie widziałem. Wiesz, łabędzia widziałem na stawku, na jeziorze. Zawsze tu były, no. Czyli ja już nie mieszkam tutaj od 5 klasy podstawówki, ja mam 35 lat, no to... Ale ty stara dupa jesteś. Trochę tu siedzą. A ja mam 35, a czuję się na 16. Prawie jesteśmy. Na 16 się czujesz? A ja, piękny, młody. No widzę właśnie. Byś nie mówił, że wyglądam jak powiedziałem. Czy ja tak powiedziałem kiedyś? 20 minut temu. Tu się utopiłem kiedyś samochodem. To są właśnie z PGR-u przyjeżdżali ciągnikiem niedużym wyciągać tutaj, bo siadłem tak, że parę ładnych lat temu zresztą. I to w sezonie letnim. A wiesz, jak ja to nazywam? Jak? W sezonie grzewczym. Grzewczym? Tak. Grzewczy może zimę przecież. Nie, grzewczy to jest latem, że grzeje. No dalej widać bagienko, błotko. Musi. Tu jeszcze będzie parę takich
miejscówek, dwie takie, że można się delikatnie ześlizgnąć, szczególnie teraz. Oczywiście nie polecę nigdzie, no bo bardziej mi chodzi o to, żeby samochodu nie porysować. Właśnie w takie wypady chciałbym ładę Niwę sobie kupić i ją samemu zrobić, odrestaurować, wyposażyć, przezbroić, przerobić. Czy szkoda. Bo tu można sobie auto zostawić, bo tutaj parę lat temu plac zrobili, ale chyba damy radę kawa to wywalić, co? Nie wiem, gdzie ty chłopie, ja zszokowany jestem, nie wiem, gdzie ty mnie wiedzie. Zaraz cię zakopiemy. Weź tylko te patyki najwyżej. To kawa może, może już tam iść, co? To se zajaraj, a ja się odleję. Nie. Idę jak jakąś drogą. Nie wiem, gdzie ja jestem, co im. O co kaman. Ale ufam szefowi. O. Ślizgo. Śnieg i robi swoje. O. Może telefon bo został. Czadna magia dla mnie. Ale zawsze mu ufałem i ufam. Odkąd się znamy? Ludziska. Bo słyszę się śmieje. Patrzę, żebym się nie wywrócił. Jednak jest moc. No, nie źle. On chyba wykopkowicz był, ale jeżeli chodzi o wykopki, to naprawdę powiem wam, będziecie widzieli gdzie jest, to zaznaczę to na mapie wam, jeżeli ktoś ma ochotę, ja jestem przekonany, że to nie jest meta przetrzepana. Tu jest spokój, tu nie ma postronnych widzów, naprawdę meta nie jest przetrzepana i ktoś, kto się tym zajmuje profesjonalnie i dobrze potrafi korzystać ze sprzętu, ja bym namawiał do tego, żeby to miejsce odwiedzić, bo powiem wam tylko, co ja tutaj nie tyle przetrzepałem, bo ja wtedy miałem tylko kanarka, pierwszy wykrywacz i później trochę latałem tutaj z AdPro garetem, ale tylko drogę przetrzepałem. Drogę, która prowadziła do tego przysiłka, czy tam jak to się nazywało. No i bardzo dużo monet było. Było trochę fantów takich cennych, kolorowych. Wiadoma sprawa, droga doprowadzająca do miejscowości, bo to jakaś tam miejscowość była, nawet ma nazwę po niemiecku. Tak więc namawiałbym, żeby samą tą metę przetrzepać. Dyrektor, uciekaj! Czyli udało się dojechać. No jak gdzie? Zaraz zobaczysz, chłopie! Będziesz w szoku, kawa! Dobra, jesteśmy. Dobra, tam już nie wyjeżdżam, bo tam chyba nie będzie gdzie zawrócić. Tu jest zwyżka takiego myśliwego zresztą, którego znam doskonale. Zawsze była, ale czy jest dalej? No i coś tam jest, dobra. Uzbrajamy się w buty, kilo, szpadel, czapeczkę i lecimy do przodu. Daleko nie ma. Nie mamy rękawiczek, nie? Nie. W bagażniku nie ma nic? No ja nawet nie wiem, boss. Śniegu, dyrektor. Tu było obtoczone jakimś murem, całość. Tam na górze jest jakiś podwójny mur, jest. Schody w dół schodziły, ale
to są naprawdę bardzo fajne tereny do poszukiwań. Tu jest dużo starych drzew owocowych. To też jest ważna sprawa dla osób, które chodzą i tak dalej. Jest parę charakterystycznych punktów. Ale powiem wam, że to są super miejsca na poszukiwania. Pod warunkiem, że się ma cierpliwość. Ja jej nie mam, bo i to są jednocześnie najtrudniejsze miejsca do poszukiwań, bo jest wszystko, jest tutaj mnóstwo metalowych elementów żelaznych, tak więc to już osoby, co latają z piszczałką, to wiedzą, o co chodzi. Ale ja uważam, że dla zaawansowanych osób naprawdę gra warta świeczki. Tu był budynek cały poziom niżej jeszcze. Oczywiście nie ma już stropu, bo strop pewnie był kiedyś drewniany. Ja tu bym się najchętniej minikoparką wpierdzielił. A ja wiem, kto ma cierpliwość. Kto? Ty? Ja wiem. Tam były takie mury podwójne. Też dziwne miały otwory. To teraz nie widać dokładnie. Ale chodźcie, da, chodź kawa, coś ci pokażę. Takiego czegoś jeszcze nie widziałeś. No było tutaj sporo tego. Tu jest bagno. Tu jest głębokie bagno. O, jest. Tu tysiące czaszek leży kości, żeby była jasność, nieludzkich. Bo później PGR w tym miejscu miał owczarnię. Pierwszy, nie pamiętam, tu nie ma. Przy tym, albo przy tym, albo przy tym. Nie, tu nie było. To będzie przy drugim, albo przy pierwszym. Dawaj tego. Szpadla pierw. Zimniczka. Tu jest dużo. Ja takich terenów nie znajdę. Tu albo tu. Weź kawa, tu spróbuj kilofem. Bo to są też erozja postąpiła tego wszystkiego. Zobaczcie, jak to się posypało. Ale ja to celowo. Zobacz tutaj. Czy są jakieś gruzy już nisko? Ty nie tak mocno, bo człowieku, za co będziemy żyć? Piasek sam? Jest, ziemia? Jest coś. Duże cegły, zobacz, kamienie. Głębiej zapierdziel, bo to jest gdzieś na pół metra. Nie, dobra. Weź tu. Przy tej, pod tym. Nie ma kamyków. Weź tu. Są, czekaj. Coś jest. Weź dalej, spróbuj. Cegły czerwone powinny być. Takie, które widać, że naturalnie się tam nie znalazły. To może spaduwa jakaś była. Ale kurzenie, porosło trochę to. Ale jakiś padelka ma. Wyginający się. Bo to jest dla specjalnych. Ale kurzenie, weź, dalej spróbuj. Ale nie jestem przekonany. Albo tu. Bo za coś, ale nie są kamienie. Bo były kamienie i cegły. Są? Coś, kurde. Korzenie. Coś jest, ale... Ja długo mańka spróbuję. Żeby nie było wątpliwości, korzenie nie urosły w tydzień. Takie zakątki nie przywozisz. No przywiozłem cię właśnie. No teraz. Człowieku, nikt tu jeszcze ze mną nie był. Dwóch z czymś lat odkąd się No znam. To już musiałem sprawdzić, czy jesteś godzien zaufania. Ja bym nie mógł być godzien. Są kamyki. To będzie tu. Ja za tobą bym w ogień nie skoczył. Ja wiem, żebyś nie skoczył. Jak nie, chodź. Są kamyki. To będzie na bank tu, ale chyba bardziej trochę w tym kierunku było. Spróbuj, zobacz. Uwaga, długą palę. Kamyk. Coś. D.
To było tak gdzieś do kolana, pół metra. Ale korzenie. Licząc też erozję, to co pospadało. Tylko mi w łeb nie wbij, człowieku, bo ty z tym nie poradziłbyś. No i wszystko tam. Kurde. O, sęguś, kurde. Co? Sęguś. Sękuś? Korzenie. Korzenie, kurczotko. Gówniany szpadel byliśmy, ten gówniany. Co? Chciałem kamyczkę wyjąć. Jest kamień. Ma być, jeszcze mają być cegły ułożone na płask. Kto będzie na bank tu? Na 100%. Dobra. A wiecie po co tyle kamieni, cegieł i tak dalej tu wrzuciłem? Po to, żeby komuś, kto chciałby tu czegoś szukać, się odechciało. Mi się zawsze odechciewało. Co musiałeś? Weź, spróbuj tu. Tu. Nie odpowiadam za swoje jakiekolwiek czyny, szefu. Nawet jak mnie w łeb strzelić tym kilofem? Boże. Są cegły, czekaj. Są tu. To nie są cegły, które tutaj... Wszędzie cegły. Nie, nie, nie. To są kawa cegły, które szefu tu zostawię. Ale czuję po tych uszach, radarach, że mroi. Tu jeszcze powinny być cegły na płasku stawione. Tak jakby wybrukowane. Co miało być dla mnie znakiem, że to jest tu. Albo i nie, już zwątpiłem. Nie zwątpiłem. Co jest? Głębiej to jeszcze było? Nie ma nikogo w domu teraz, niestety. Nie, to nie dzwoni. Ktoś tu. Pa, tam jeszcze są. Czyli nie dzwoni kto? W kuchniu. Dyrektor Kawa. Są. Pa, dopiero tu są, zobacz, widzisz? Nie mówiłem? Pewnie sobie do tej pory niektórzy myślą, że to ściema. Nie wiesz? Nie wiesz naprawdę? To zaraz, człowieku, jak zobaczysz na zawał, padniesz. Tylko nie padaj, bo jak cię nie doniosę do auta. Tu jeszcze kawulec. No. Kurzenie pieprzone. Na razie jestem spatrzony w ciebie, jak ciężko pracuję. Taką pracę to ja mogę, człowieku, codziennie wykonywać. Co? Kupiemy fundament tego czegoś. Ale kurzenie. Drzewa puszczają porządnie. Nie ma to tamto. Tak, chyba nie. Trochę. O, jest. I pod tą cegłą, czy też cegłami, coś powinno być. Nagrywa się, nagrywa się. Trzymaj się teraz. Bo nie uwierzysz w to, co zobaczysz. Sam układałem. Dobra. Patrz. Zaraz zobaczysz. Ty zobaczysz, no. Zrobię nie, tak jak wam powiedziałem, że ja po to pojadę z wami. Wam tego nie pokażę we współczesnych czasach. Bo to są popieprzone czasy.
folia się nic nie rozłożyła, człowieku. Folia zanim się rozłoży, to o, drucikiem był. Patrz co z drutem się stało. Przyrzadne. Ale miedziane. Metalowego już by nie było pewnie. To jest. Już dole, mi ręce marzną. Dawaj tego. Szpadel. Daj się ogrzeje. Tak, ogrzejesz. Dawaj lepiej szpadel. Jak myślisz, co to jest? Przyszłość nasza, bracie! Przyszłość!